Pamiętam, przypomniał mi się dzisiaj fragment w piśmie, gdzie Paweł trochę zaczął krytykować Kościoła, że oni dali się złapać, żeby pośród nich podziały, rozłamy. I wtedy on nazwał nawet te różne trendy po imieniu i wtedy był Kefas, Apollos, Paweł i tak dalej. No i w naszym tutaj podwórku moglibyśmy inne imiona tutaj dać, który by był bardzo trafny, ale tak to jest, nie? Nieraz zapomnijmy o tym, kto jest najważniejszy, o co tak naprawdę chodzi. Kto jest najważniejszy, co jest najważniejsze. I chciałbym nas, siebie i też nas zachęcić, abyśmy wszystko robili, że w naszych sercach wszystko jest w porządku, że nie mamy do nikogo cokolwiek. Do nikogo cokolwiek. Bo jeśli mamy cokolwiek, tak jak Krzysiek powiedział, nie jesteśmy w stanie wtedy już słyszeć i przyjąć tę osobę bez względu na to, co ona robi. Nie jesteśmy w stanie. I pamiętajmy, że nawet jak Jezus chodził tu na tej ziemi, nawet sam Jezus, to byli grupy ludzi, którzy przyjęli Go bez względu na to, co robił i co czynił, co mówił, a byli inni, dzięki, którzy absolutnie byli w stanie Go słuchać i mijali się z tym, co Pan Bóg chciał zrobić w danym czasie. I oczywiste jest, że nikt z nas nie chce się teraz porównywać do Jezusa, ale rzecz jest zawsze taka sama. Bo pamiętajmy, że to, co tu pragniemy w tej wspólnocie, to nie jest to, co człowiek chce, tylko pragniemy to, co Pan Bóg chce. I to jest jedyne, co chcemy, ostatecznie. Nikt z nas nie ma swoich agendów, planów, celów, marzeń, ambicji. Dlatego to jest jedno z tych kluczowych cech bycia w przywództwie. Jeżeli są jakiekolwiek ambicje, to ten człowiek nie nadaje się do przywództwa. Bo on sam będzie robił swoją służbę, to jest tylko kwestia czasu. I chciałem nas zachęcić, jak wchodzimy w ten obszar życie nadprzyrodzone. I to jest ten temat, który mamy dzisiaj, który wierzymy, które Pan Bóg kładzie na nasze serce, że mamy w tym potwierdzenie w duchu, że chcemy w tym kierunku iść. Zanim wchodzimy w tym kierunku, musimy się upewnić, że nasze serce są zdrowe, że jesteśmy w stanie dobrze słyszeć, czy jesteśmy w stanie iść w tym kierunku bez względu na to, czy znamy ten teren lub nie znamy. Zdrowe jest to, żeby wszystko badać. Bardzo zdrowe jest to. Ale muszę wam przyznać i podobne i chcę to też powiedzieć tu, że jakiś czas temu dałem się bardzo urazić jednej osoby. I to był taki mój duchowy ojciec. On mnie bardzo zirytował z powodu jego decyzji, którą podjął. On podjął decyzję, że on już nie będzie przyjechał do Polski, mój duchowy ojciec. I wierzę, że nie mam tylko jednego ojca, tylko wierzę, że Pan Bóg jest dobry i może dać więcej. Nie widzę, w piśmie jest napisane, że jest tylko jeden. Jest tylko Paweł, który raz mówi, że nie ma czy wielu ojców. Ale nawet tutaj to nie jest powiedziane, że masz tylko jednego. Możesz mieć matek i ojców, przynajmniej to jest moje doświadczenie, ja mam. I jak był pierwszy kościół, to było zrozumiałe, że było niewiele ojców, no bo skąd? Kościół dopiero powstał. Ale im dłużej jest kościół funkcjonuje, można mieć więcej ojców i matek i przez te ostatnie lata mieliśmy i mamy ojców i matek, które są dla nas niesamowitą wsparciem, zachętą, które nas zachęcają i idą z nami. No ale jeden z tych, nazwijmy to ojców, to był ten Rainer Tirtler, znacie go, albo wiele z was znacie go i on bardzo mnie irytował, bo on coś mnie skomunikował, że on nie będzie w Polsce. On wysłał taką informację, tak jak to wszystkich innych, a on to było dla mnie jak no tato, po prostu to było dla mnie tak, jak siedzimy razem, to my rozmawialiśmy wszystkim i o nic, śmialiśmy się i mieliśmy niezwykły czas i on też publicznie powiedział, że on widzi mnie jako swojego duchowego syna, więc wiedziałem, że to jest prawdziwe, autentyczne, niezwykłe połączenie, niezwykły dobry wpływ.
na nasze życie, na naszą rodzinę przez wiele lat. A potem taka nie znikąd taka informacja, że on zdecyduje się, on już nie będzie w ogóle podróżował, on już nie będzie jeździł do Stanów i wszędzie, to była jego taka, no on tak zdecyduje i on ma dziś jakiś pomysł, jutro to zrealizuje, dlatego też wiecie skąd ja to mam. Podobnie nieraz mam takie objawy, coś ci się mi przyjdzie do głowy, jutro już chcę to zrobić. Nie chcę czekać miesiąc albo dwa. Jak ci się coś widzę, to już chcę tam być. A nie zawsze to jest właściwy czas, ani właściwa forma. Dlatego musicie trochę mnie znieść, póki tu jestem. To było tak samo, jak wróciłem z IPS, to ja coś widzę, wiem, że to jest to i ja już jestem gotowy, żeby w to wejść, na grubą rurę. A trzeba czasem trochę więcej czasu, żeby to przygotować, ten grunt na to. Ale on zdecydował, że już nie będzie w Polsce i zacząłem z nim próbować komunikować i to była taka twarda decyzja, nieodwracalna. I bardzo dałem się urazić, bo wiedziałem, że coś więcej za tym pewnie jest, ale on mi nikt tego nie powiedział tak wprost. I nawet jeśli jego żona powiedziała, że Rainer to był naprawdę z dupy strony, powinni z nim normalnie porozmawiać, tak jak z człowiekiem, to jest twój syn i siedzieć z nim przy stole, rozmawiać z nim. Ale do tego nie doszło. Dlatego wziąłem to osobiście. I od tego momentu, kochani, od tego momentu, cokolwiek co on głosił, wszystko było krytyczne, odbierane z mojej strony. Wszystko. Wszystko. I niektórzy z was nawet słyszeliście, jak wyglądało moje krytyczne spojrzenie na jego nauczanie, bo z niektórymi z wami też o tym mówiłem i mówiłem, posłuchajcie, on odbije całkowicie, on już głosi to i tamto i niektórym z was to mówiłem. To wyszło z moich ust. Aż do tego czasu, kiedy ja już wspomniałem, byłem na tym i pieszy i siedziałem na tym nauczaniu i dlatego też nie chciałem tam być, bo nie chciałem się z tym skonfrontować. To był jeden z tych głównych myśli. Ja nie chcę się z tym na nowo skonfrontować, bo ja nie chcę słuchać, chociaż wiem, że mam krytyczne podejście do pewnych spraw. Siedzę tam, słucham i Duch Święty puka do moich drzwi i mówi, że jest czas na pokutę. Za twoją arogancję, za twoją, że myślisz, że wiesz lepiej, za to, że mówisz o moim umiłowanym źle. I nie twierdzę, że on jest czym bardziej szczególnym niż jakikolwiek wierzący inny człowiek. To jest normalna zasada dla każdego wierzącego człowieka. Bez względu na to, czy on jest w posłudze lub nie, ale szczególnie ci, którzy są w posłudze, wierzę, że ma to jakąś wagę. Więc musiałem to oczyścić. Musiałem moje negatywne nastawienie musiałem skonfrontować wobec tego człowieka i powiedziałem, Panie, chcę pokutować, bo ja chcę słyszeć, co Ty chcesz teraz przez tego człowieka do mnie mówić, chociaż ja nie jestem w stanie go słuchać. Więc to było sporo czasu, to trwało, ileś tam godzin. Jestem bardzo upartym człowiekiem czasem, ale myślałem, ważniejsze jest to, co Pan Bóg chce, niż to, co ja myślę, co jest właściwe. Więc upokorzałem się i też do Niego poszedłem i przeprosiłem Go i zrobiłem to tak, jak się należy. Po prostu poszedłem do Niego i powiedziałem, słuchaj, tak to wygląda. Od momentu, kiedy został oczyszczony, relacyjnie wszystko, słyszałem ten sam treść innymi uszami. I mogłem się w pełni otworzyć. I to nie znaczy, że wszystko wziąłem na ślepo, tego nie powiedziałem, tylko zacząłem przyjąć pewne treści. I tu puszczałem tą treść do mojego serca, powiedziałem, Boże, jeśli coś w tym jest, Ty musisz mi to objawić i ja muszę tutaj w moim sercu mieć przekonanie i nawet jeśli nie mam przekonania, to Duchu Święty dam Tobie prawo, abyś Ty zmienił moje spojrzenie, moje zrozumienie i daj mi objawienie w danym temacie. Proszę Cię, daj mi objawienie, bo ja jestem bardzo zmęczony tym, że wierzący człowiek mówi o rzeczy, a tego nie doświadczy. Jestem bardzo zmęczony tym. Bardzo. Aż tak zmęczony, że już nie mogę tego za bardzo dalej znieść i mi się wydaje, że taka frustracja nieraz jest nam potrzebna, abyśmy zrobili kroki w danym kierunku.
Dlatego jak słyszałem ten cały treść, który był na tej szkole, tak jak już wspomniałem wcześniej, dla mnie to był miód nagle, a na początku to było gorzkie. A nagle to, co było kiedyś gorzkie, nagle to się zmienił i to stało się dla mnie takim pokarmem, który był miód i myślałem, że ja prawie nic złego tu nie słyszę. Wszystko się zgadza. A to, co też zmienił od momentu, kiedy zaczęło to wszystko oczyszczone, to też do tego człowieka znowu miałem zaufanie. Od momentu, kiedy masz zaufanie, jesteś w stanie brać pod uwagę poważnie to, co ten człowiek mówi. Jeżeli nie ma zaufanie, to wtedy cokolwiek, co jest powiedziane, nie jesteśmy w stanie tego przyjąć, albo od razu mamy nastawienie, hopla, hopla, spokojnie, nic z tego nie będzie. I to jest dosyć ważne, kochani, żebyśmy tym się rozprawili, zanim zaczniemy w tym kierunku iść. My chcemy bardzo świadomie na ten temat nauczać i nie tylko nauczać, tylko też praktykować w czasie postu. Już wspomnieliśmy o tym. W czasie postu, który zaczniemy 5 października w sobotę wieczorem, to chcemy zawsze te soboty, chcemy mieć taki wieczorek, kiedy słuchamy, co Duch Święty chce zrobić. Chcemy być otwarte na Jego dzieło. Niech On działa pośród nas. I chcemy pozwolić na to, aby On mógł badać nasze serce w tym czasie. Bo jeżeli nasze serce nie będą gotowe, cokolwiek, co On chce zrobić, mijamy się z tym. Dlatego to jest ważne. Każdy z nas, jak tu siedzimy, każdy z was, jak tutaj siedzicie, to musicie dzisiaj opowiadać na 2 albo 3 pytania, które są dosyć istotne, zanim zaczniemy w tym kierunku iść. To jest dosyć istotne. Dosyć istotne. Inaczej nie ma sensu, żebyśmy dalej szli w tym kierunku, jak teraz idziemy. Jest to tak naprawdę, by było to bardzo niezdrowe. Pierwsza rzecz, czy na pewno mamy wszystko załatwione, jeśli chodzi o to, co wspomniałem wcześniej. Nasze serce musimy tutaj mieć uposprzątane, posprzątane, się nie ma do nikogo, niczego. Szczególnie to przywództwo Kościoła, kochani. Do liderów. To jest bardzo ważne. I ja również mówię to do siebie. Ja muszę z wszystkimi żyć w pokoju. Na ile to zależy ode mnie. Muszę z każdym człowiekiem żyć w pokoju. To nie znaczy, że muszę się zgadzać ze wszystkim, co ten człowiek mówi, myśli lub robi. To są 2 różne rzeczy. Ale ja muszę z każdym człowiekiem żyć w pokoju. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Czy ty wiesz, że teraz w tym momencie, że to jest twój dom, to jest twoja wspólnota, że to jest twój dom? To jest dosyć istotna rzecz. Dosyć ważne pytanie i tylko ty sam masz odpowiedź na to. Dlaczego czujesz albo masz przekonanie, że to jest twoje miejsce i że chodzi o tą wspólnotę? Jest dosyć ważne. Jeżeli jesteś gościem, to wybaczcie, słyszycie trochę, jak rozmawiamy wewnętrznie. Ale jeżeli ty widzisz siebie jako częścią tej wspólnoty, zadaj sobie pytanie, dlaczego to jest twoja wspólnota? Masz przekonanie w swoim sercu, że to jest ta wspólnota. To jest dosyć ważne. Kolejne pytanie, które włączy się z tym dosyć jeden na jednego, to jest, czy ty jesteś dzisiaj w stanie ufać temu przywództwu, które dzisiaj jest dane temu wspólnotowi? Czy dzisiaj jesteś w stanie powiedzieć tak, ufam, chociaż nie rozumiem może, albo ufam i rozumiem, ufam albo nie ufam. Jeśli jesteś tutaj i nie jesteś w stanie ufać, kochani, to tak naprawdę to nie wiem, co przeżywasz tu, jak jesteś, ale to jest cały czas, jest problem wewnętrznie. Nie jesteś w stanie się otworzyć na niczego, co tu się dzieje. Nie ma opcji. Nie ma takiej możliwości. Jakiekolwiek decyzje, które są podjęte, to tak naprawdę będziesz miał problem w środku. Na pewno. Na pewno. Dlatego wierzę, że te 3 pytania są dosyć istotne i modlę się o to, abyśmy mogli, każdy z nas, abyśmy mogli tutaj mieć odpowiedź. Czy jesteśmy w stanie żyć w pokoju za wszelką cenę, abyśmy żyli w jedności?
Czy mamy sprawy załatwione, i chodzi o to, czy wiemy, że to jest nasza wspólnota? Czy to jest nasz dom? Czy to jest twój dom? Czy ty wiesz, że Pan Bóg cię tutaj dodał do tej wspólnoty, abyś spełnił pewną funkcję? Nawet jeżeli ci się jeszcze nie znasz tą funkcję, każdy z nas ma funkcję. Bo to jest tak jak w organizmie. Każdy członek ma pewną funkcję. A my funkcjonujemy jak jedno ciało. Jesteśmy jednym ciałem tu na tym miejscu. Czy dzisiaj uznajesz przywództwo, które jest w tej wspólnocie? Czy chcesz za tym iść? Czy jest chociaż odrobinę zaufania? To jest dosyć istotne. Jeżeli to nie jest załatwione, nie ma sensu, żebyśmy szli dalej. Bo cokolwiek, co teraz chcemy zrobić, to będzie automatycznie, jeżeli nie jesteśmy tutaj w zgodzie, to wszystko będzie odrzucone, a wierzymy, że to jest to, co Duch Święty chce teraz zrobić w tej wspólnocie. Zanim idziemy dalej, chwilkę się pomodlimy, ale już chwilkę jeszcze dajcie mi. Możemy się pomodlić o to? Okej. Duchu Święty, chcemy ci się stanąć w pokorze, w uniżeniu, jako przywództwo i jako wspólnota w całości. Chcemy stanąć przed Tobą, Panie, chcemy powiedzieć, że Ty, niech Ty prowadź tą wspólnotę. Jezu, ogłaszamy, Ty jesteś głową tego Kościoła. Ty jesteś głową tego Kościoła, Jezu. Chcemy być jednym ciałem, tak jak Ty nie jesteś podzielony w sobie. Ty żyjesz w doskonałej jedności pomiędzy Synem, Ojcem i Duchem. Jesteście w jedności. Tak jak Wy nie jesteście podzielone, tak samo my nie możemy być podzielone. Bo Wy jesteście na tym miejscu cały czas. A jest napisane, że Wy mieszkacie w nas, w każdym z nas. Każdy z nas, który ma Ducha Bożego, ma Chrystusa. A Chrystus ma Ducha. A Chrystus jest w Ojcu. Więc cała Trójka jest w nas. Panie, my przeciwstawiamy się jakikolwiek podział, który może być tu na tym miejscu, jakiekolwiek plany, które wróg ma w tej wspólnocie, nie zgadzamy się na to. Zamkniemy drzwi, jeśli chodzi o jakikolwiek duchowy ferment, podziały, nie zgadzamy się, Panie. Naucz nas, Panie, abyśmy mogli zachować jedność. Jedność, która już została nam dana. Chcemy zachować jedność. I jeżeli mamy cokolwiek, to kogokolwiek Duch Święty przekona nam o to, abyśmy mogli porozmawiać, oczyścić sprawy, abyśmy mogli żyć w zgodzie, w jedności. Panie, nie zgadzamy się na to, aby wróg tutaj mógł działać i siać ferment pośród nas. Nie zgadzamy się. Ogłaszamy Twoje panowanie na tym miejscu. Dom, który jest podzielony, nie ma siły, nie ma mocy. Ale dom, który stoi w jedności, jest w jednoczeniu, jest jedno. Żaden wróg od zewnątrz nie ma prawa, żeby zaingerować i mieszać. Niech miłość Twoja będzie rozlana przez każdego z nas. Niech słowa zachęty, miłości, akceptacji wychodzą z naszych ust i wyrzekamy się jakiejkolwiek myśli krytyczne albo myśli, które wróg sieje w nasze serce, które powodują krytykańskie spojrzenie wobec drugiego człowieka. Nie zgadzamy się na to. I odrzucamy to. Jezu, badaj nasze serce.
Badaj moje serce, Jezu. Badaj moje serce, Panie. Alleluja. Amen. Jak zaczniemy ten czas postu, te dwa tygodnie, to będzie jeden z tych tematów. Jeden z tych tematów to będzie jedność. I zobaczymy, jaka kolejność będzie, ale na pewno to będzie jeden z tych tematów. Nadprzyrodzone życie. Nadprzyrodzone życie. Chciałem jeszcze, bo przez to, że w ostatnich dwóch tygodniach miałem z wieloma z was, miałem rozmowę, bo mieliście dużo pytań z powodu tego, co ja głosiłem jakieś 6 tygodni temu. I bardzo doceniam to, bardzo doceniam, że przyszliście i mówiliście i wierzę, że to jest rewelacyjna rzecz, że nawet jak się nie zgadzamy, to wtedy możemy podejść i zapytać, słuchaj, co ty w ogóle miałeś na myśl, a potem jak zaczniemy rozmawiać, to wtedy okazuje się, że jest nie zawsze tak, jak słyszeliśmy. Czasem sobie dorabiamy historię i trochę nieraz mówię, ty, ale skąd to słyszałeś? Przecież to nikt nie powiedział. No ale tak to brzmiało. No tak to brzmiało. Ale tak nikt nie powiedział. A znając nas i znając, w jakim kierunku idziemy i znając tą wspólnotę, to chcemy dwoma nogami stanąć na słowie. Na słowie. Jednocześnie chcemy chodzić w niebiańskich okręgach, tam, gdzie jest nasz prawdziwy dom. Tam, gdzie jest nasz prawdziwy dom. I to nie jest oderwane, tylko to jest bardzo spójne. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 12 werset. Tam jest napisane, Jezus mówi do swoich uczniów, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał. I większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. Wiem, że to jest tylko jeden werset, każdy z nas zna ten werset, tylko na ile traktujemy ten werset naprawdę poważnie, na ile on dzisiaj ma dla nas znaczenie, patrząc na życie Jezusa. Patrząc na życie Jezusa, ile on dzisiaj ma naprawdę ma znaczenie, ile to naprawdę ma wagę. I będziemy w czasie tego postu, będziemy różne te wieczory, mamy w sumie 7 wieczorów i zobaczymy, ile tych tematów jesteśmy w stanie poruszyć. Ale na pewno to jest taka podstawa. Podstawa jest taka, skoro Jezus mówi, że możemy zrobić te same rzeczy, to znaczy my powiemy do tego tak i amen. Nie wiemy, jak to funkcjonuje, ale chcemy kroki zrobić, aby tego doświadczyć. Czy zgadzamy się w tym? Ewangelii Marka 9:23. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. To są słowa Jezusa. To znaczy, jeśli wierzymy w coś, to wtedy to jest możliwe. Nikt nie powiedział, że teraz będziemy żyć cały czas w siódmym niebie i żadne trudności nam się nie spotykają. Nikt tego nie powiedział. Wręcz przeciwnie, jest nam powiedzieć, że będziemy mieć te same rzeczy, jak i On, ale sami przez to nie przechodzimy. Zawsze możemy liczyć na to, że Ojciec nas przeprowadzi. Paweł sam mówił, że on potrafi funkcjonować w biedzie, jak i w bogactwie. To nie zmienił nic w jego życiu. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Jeszcze ostatnie słowo w tym pakiecie. Już zaraz kończymy, bo już czas jest zaawansowany mocno. 1 Koryntian 4:20. Każdy zna to na pamięć. Królestwo Boże objawi się w mocy, a nie w słowie. To jest to, co Paweł mówił do tych Koryntian, które mieli trochę różne wyglądy na to nauczyciele, które bardzo fajnie głosili, tylko Paweł przyszedł po tym, aby ich skonfrontować, ile z tego, co oni głoszą, jest teoria i ile z tego jest potwierdzone przez moce.
jak ja czytałem to, myślałem, o Boże kochany, jeśli Paweł by teraz przyszedł do mnie, do nas jako wspólnoty, by powiedział, kochani, świetne rzeczy lub słabe rzeczy, bez względu na to zobaczymy, co on by powiedział, ale ciekawy jestem, czy on by powiedział, dobrze lub źle głosicie, ale chodzi, żebyście mieli jakiekolwiek objawy mocy. To jak to by się wyglądało w naszym życiu? Jak to by wyglądało w moim życiu dzisiaj, jeśli dzisiaj musiałbym dać sprawozdanie z tamtego ostatniego tygodnia? Bo to wystarczy, nie trzeba rok do tyłu albo 20 lat do tyłu. Każdy z nas doświadczył pewne rzeczy ponadnaturalne w jakimś tam czasie. Mnie interesuje, jak wygląda ten ostatni tydzień. Ten ubiegły tydzień, czy ja widziałem jakiekolwiek objawy mocy w moim życiu, w mojej codzienności. Jeżeli nie widziałem, to coś brakuje. Ja w moim życiu wiele słyszałem na temat Bożego Królestwa. Wiele. I doszedłem do tego wniosku, że już nie chcę na ten temat więcej słyszeć. Nie chcę teraz powiedzieć, że to jest źle. Absolutnie. To jest kluczowe. To jest podstawowe nauczanie Jezusa. Ale ja tego muszę dzisiaj doświadczyć. Jeżeli tego nie zaczniemy doświadczyć, to ten ból, który jest w wielu z nas, wierzę, jest coraz większy. My nie potrzebujemy tą moc doświadczyć, abyśmy mogli tylko mieć błogosławione życie. To nie chodzi o nas w tym wszystkim, to chodzi o ten świat. Dlatego ten cały aspekt życie nadprzyrodzone ma tylko jeden cel. Nie po to, abyśmy teraz mogli mieć tutaj wewnętrznym spotkaniu fajnie objawy Ducha Świętego, chociaż tego też będzie, ale to nie jest cel w sobie. To nie jest cel w sobie. Nie po to przyszedł Chrystus. Chrystus przyszedł, aby nas przygotować, aby On przyszedł po to, aby w nas mieszkać, działać, aby On mógł dalej działać w tym kierunku, jak On zaczął działać 2000 lat temu. Jego cel to był ten świat. On widział chorych i zareagował. Po to, nie tylko po to, aby oni czuli się lepiej, aby oni mogli poznać Chrystusa. Jego celem jest to, aby pojednać ten świat z Ojcem. To był główny cel w życiu Jezusa. I to również ma być, powinien być i niech będzie nasz główny cel. Ten świat pojednać z Ojcem. Ten świat musi poznać, że Bóg faktycznie jest. I do tego jest potrzebny Kościół, który już chodzi na co dzień w życiu nadprzyrodzonym. A dla nas czasem to już jest takie obce, że dla nas to jest wystarczające, że przychodzimy w niedzielę i słuchamy kazanie, potem idziemy do domu i żyjemy swoim życiem. Ja sam zacząłem siebie krytykować, dlatego mi się wydaje, mogę to tak w wolności powiedzieć. Ja już nie chcę tak dalej żyć, ja już nie mogę tak dalej żyć. Ja chcę, aby ten nadprzyrodzony dla mnie będzie dostępny cały czas. I Boże Królestwo to nie jest gdzieś tam jakaś nauka, tylko Boże Królestwo to jest potęga, która mieszka w każdym z nas. I tylko potrzebuje ujścia teraz. Tylko potrzebuje ujścia. I tego chcemy się nauczyć. I chcemy się nauczyć od naszego mistrza. Mistrza mamy tylko jednego i to jest życie Jezusa. Jeśli chcemy zobaczyć, co jest dla nas możliwe, to musimy patrzeć na życie Jezusa. Jak On zrobił, co zrobił. Bo On jest naszym wzorem. Jak czytamy w Ewangelii w taki sposób, to czytamy historię całkowicie inaczej. Wszystko, co On zrobił, jest dzisiaj dostępne dla nas. Każdy jeden cud. On zawsze zapraszał uczniów, róbcie to samo. On robił pomnożenie chleba, pierwszym razem On sam to zrobił, uczniowie byli zaskoczeni. Co był drugim razem? On oczekiwał, aby oni zrobili to samo. On wyganiał demonów, a potem oczekiwał uczniowie, wy macie to samo zrobić i nie zrozumiał, jak wy możecie nie w to wierzyć. On chodził po wodzie, bo tak mu się chciało. Tak mu się chciało.
zapraszał Piotra, chodź, możesz. Jak tylko wierzysz, możesz. Wszystko jest możliwe. On miał spotkanie z ludźmi, którzy już nie żyją w danym czasie, którzy już nie żyli. On miał fizyczne spotkanie z ludźmi, którzy już nie żyli w tamtym czasie. Mojżesz między innymi. I on nie robi to sam, tylko on zaprosił uczniów do tego. Chodźcie, zobaczcie, to jest możliwe. Jak to by była wielka tajemnica, by tego nie zrobił. Tylko dlatego, bo my wiele rzeczy nie doświadczyliśmy i nie doświadczamy, to wtedy mówimy, że to nie jest dla nas. A wierzę, że w tych dniach, w tym czasie, jak idziemy, jako Kościół, otwieramy się na wszystko, co Pan Bóg chce nam dzisiaj nauczyć. I my nie róbmy żadne ograniczenie. On jest naszym ograniczeniem. Jak była taka potrzeba, to anioły zaczęli ingerować. I jak ten pierwszy kościół dla nich był tak naturalny, że anioły są, to było tak naturalne, że jak Piotr został wyprowadzony z więzienia, to wtedy on poszedł do tego domu, gdzie wszyscy uczniowie byli. Tylko przypominam, wiemy, że znamy historię, ale tylko przypominam. I przyszła służąca i powiedział, Piotrze jest przy drzwiach. Piotr pukał do drzwi, ona zostawiła go na zewnątrz, uciekła do środka i była uradowana, że Piotr jest. A uczniowie mówili co? Nie, to nie Piotr, to tylko jego anioł. To nie Piotr, to tylko jego anioł. Jakbyśmy my dzisiaj widzieli anioła, to byśmy byli zaskoczeni, a anioły cały czas są aktywni. Cały czas. To, że my ich nie widzimy, to nie znaczy, że oni nie istnieją. Widzimy tą drugą skrajność aniołów, demony. Demony to nie są zwierzęta albo jakieś, nie wiadomo, jakieś stworzenie. Demony to są były anioły. Były anioły. To są demony. Jakim prawem ty możesz rozkazać demonom? Bo Jezus tak powiedział. Bo w rangach anioły są pod nami, a nie nad nami. Ze względu na to, że Chrystus jest w nas. My nigdy nie byliśmy do tego przeznaczeni, żeby walczyć z szatanem. Jezus sam to zrobił. Ale demony On nam zostawił. Duchu Święty, modlę się to, abyśmy się otwierali na rzeczy, które Ty chcesz teraz w tych dniach mówić do swojego Kościoła. Boże, modlę się o to, abyśmy wszystkie osoby, które będą mówić na ten temat, abyśmy mówili rzeczy, które są według Twojego serca teraz na ten czas. Modlę się o odwagę, abyśmy mówili. Jednocześnie niech Twoja pokora towarzyszy nam cały czas. Panie, my nie wiemy, jak to ma funkcjonować, ale my chcemy się otworzyć na to, abyś Ty, Duchu Święty, nas uczył. Ty, Duchu Święty, powiedziałeś, że Ty uczysz nas. Wszystko. Wszystko. I wierzę, że Ty natchniesz pewnie osoby pośród nas, abyśmy mogli na ten temat mówić, nauczać. Boże, my chcemy cały pakiet doświadczyć i chcemy się teraz nauczyć w czasie pokoju. Panie, my chcemy się uczyć funkcjonować w tej rzeczywistości nadprzyrodzonej, w czasie pokoju, abyśmy mogli wtedy, kiedy możliwe będą czasy trudne, abyśmy mogli z tego skorzystać na co dzień.